Kotboy. Właśnie nas uratowałeś. Dzięki. Mój rower też się świetnie spisał. Może jest tak samo fajny jak kotauto. Dobrze, że go polubiłeś, bo nasze superpojazdy przestaną zaraz istnieć. Nie, jeśli temu zaradzę. Już wiem, że mój rower jest super, więc go wykorzystam, żeby pokonać Romea. Czas być bohaterem. Superko to prędkość. Juhu! Zostaw nasze pojazdy, Romeo! A! Nie zbliżać się, pidżak luski! Bo zgniotę wasze super pojazdy jak aluminiowe puszki! Gdzie on się podział? Tak! A? Super koto rower! Nie! Mam cię! Wam to na sucho! Z mojego warsztatu też mogę sterować magnesem! Możesz je zgnieść, jeśli chcesz, ale to znaczy, że zgnieciesz też swój warsztat. Już wiem, co robią te przyciski. Pidżamersi? Jazda! Przestańcie się tu bawić i przygotujcie się na mój niesamowity finał! Tak mi przykro. Po raz kolejny pomyślałem o tym koncercie i pewnie źle przywiązałem linę. Gwiazda, gwiazda, gwiazda! Jak nie przestanie śpiewać, to rozbije ten sufit i wszystkie okna w mieście! Będzie z siebie tak dumny, że nigdy nie skończy. Muszę przestać martwić się tym graniem przed wszystkimi i wybiorę instrument. Czas być bohaterem! Superko to prędkość! Oj, wszyscy na mnie patrzą! Hej, nie jest wcale tak źle! A co wy tutaj wyprawiacie? Ninja ludki! Nie mogę być gwiazdą bez mojego zespołu! Chodźcie tutaj! Czas na występ, ninja ludki! Gwiazda, gwiazda, gwiazda! Dosyć! Szkoda, że nie wykonaliśmy ataku. No wiem. To prawda, Kotboy. Martwiłam się, że znowu mi się nie uda. Ale pomoglibyśmy. Za bardzo się wstydziłam. Wiesz co? Nie wiem, czy sam bym zrozumiał ten nasz pomysł. Te wszystkie linie i rysunki. Ciężka sprawa. Dlatego coś do tego dodamy. To! Gdy my skończymy, pokażemy znak. Wtedy zrobisz swoją część. Szkoda, że się wcześniej nie przyznałam. Romeo nigdy by nas nie zauważył. I tak będzie. No jasne, że tak. Wykonajmy nasz atak. Czas być bohaterem! Super pociągu, pokaż co umiesz. Romeoville, nadchodzi twój król! Atak! Hej, Romeo! Odrobinę się spóźniłeś, mały koteczku! Świat jest mój! Patrz tutaj, Romeo! Zieloniasty? Byłoby łatwiej, gdybyście pojawili się naraz! Ile razy będę wyjaśniał? Spóźniłeś się! Co wy wyprawiacie z rękami? Latająca beczka! Idealny moment! Wow! Jednak pojawiliśmy się tu naraz! Koniec kombinacji! No to już po mnie. Ups. Kotboy! I nawet cię nie nakarmiła, prawda? Cóż, no dalej. Rób jak cię uczyłam. Ja zajmę się teraz tymi pidżanudziarzami. Złapcie mnie, pidżamersi! O-o! Coś jest nie tak z siedzibą! Zamieniłam ją właśnie w wielki lunomagnes! Drzwi są namagnetyzowane i już wkrótce dzięki temu ptakowi przyciągnę tu wszystkie skarby miasta i wszystko będzie moje! Co? Moja ptaszynka to zrobiła? Niemożliwe! Możliwe, ptasi muszczku! Ta twoja ukochana ptaszyna umieściła lunokryształy w waszej siedzibie. Teraz, gdy wszystko jest już moje, możesz ją sobie wziąć. Ale dlaczego ona mnie tak zawiodła? Może dlatego, że się o nią właściwie nie troszczyłaś. To moja wina. Gdybym ją karmiła, szkoliła i spędzała z nią czas, nie doszłoby do tego. Ptaszynko, słyszysz mnie? Przepraszam. Zwierzęta to nie tylko zabawa. Powinnam była się tobą opiekować. Naprawię to. Czas być bohaterem. Zrobię ptaszynce. Hej, patrzcie! Ptaszynka! Ptaszynko, już nigdy więcej cię nie zawiodę. Zbuduję ci gniazdo, będę cię karmić i szkolić. Zostaniemy przyjaciółkami. Hej, co to za dźwięk? Co się dzieje? To gotowy. Ja też nie. Ale szybki magii nie zlęknie się przecież jakichś zwykłych śmieciowych kubów. Gdzie ten robot? Ruszył w stronę parku. Świetnie! Do kutauta! Ostrożnie, pidżak kluski! Jest całkiem nowa! Nie naprawiłem jeszcze usterek! O-o! Wszystko w porządku? Patrz pod nogi, niezdaro! Co powiedziałaś? Nic. Chodź, robotko. Ha, 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 ha. Haj-ja! Mamy go. Jaki jest plan? Jeśli chodzi o ciebie, to trzymasz się z boku i obserwujesz szybkiego magii w akcji. Co? W życiu! Ma rację, bo to mistrz Fang zbawi dziś świat. Może zrobimy to razem, tak jak we wczorajszym programie. Albo jako błyskawica mogę też... Zaczekać tu? Świetny pomysł! Idziemy! Łajaja! Poddaj się, robocie! Natychmiast oddawaj nam cały sprzęt z placu zabaw, albo posmakujesz za chwilę mistrzowskiego kopniaka smoka. Najwspanialszego stopowiru kika magii! Odmowa. Ha? Sam się prosisz! Ha, 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 ha. Jesteście cali? No jasne! Mistrz Fang i szybki magii są super mocni. Zwykle nie biją siebie nawzajem. Połączmy w końcu siłę i pokonajmy robota. Mogę być błyskawicą! Wybacz, nie pasujesz do mistrza Fanga. Możesz być ciapkiem, ich pomocnikiem. Szczekaj, gdy coś się dzieje. Ha, ha. Musimy się skupić i jakoś pomóc sobie nawzajem. Okej, kieruj prosto. Nie prosto! Chcecie być jeszcze bardziej niezdarni, pidżamersi? Bo chyba macie już dosyć. Potrzebujemy lepszego planu! Nie da się nic zrobić! Wyskoczmy! Nawet wychodzenie z auta nam nie wychodzi. Co? Nie! Odczep się, zwariowana maszyno! Wow! Nie! Romeo, więc będziesz musiał sprawić, że wszyscy będziemy normalni. W życiu! Już wolę się ciągle potykać, wląsać jak szalony i mieć dwie lewe ręce. Ale nigdy nie zniszczę mojego wspaniałego wynalazku. Ha, a to znaczy, że efekty trafienia laserem znikną, kiedy go zniszczymy. Nie o to mi chodziło! O! Za późno. Już się wygadałeś, Romeo. O! A! Hej! Takie z was niezdary! Popatrzcie sobie, jak stąd ucieka! Tędy! Nie, czekaj! W lewo! Oj, rób to, co ci każe, niegrzeczna maszyna! Romeo jest zbyt niezdarny, żeby odjechać. Tylko jak mamy go zatrzymać w takim stanie? Już wiem! Kiedy ze wszystkich sił próbowaliśmy tacy nie być, wychodziło jeszcze gorzej. Rozbiliśmy kotauto. Jasne. Więc przestańmy z tym w końcu walczyć. Użyjmy tego potykania, pląsania i ślizgania się. Jak do takich niezdarnych mocy. Na szczwane jaszczurki. To wystarczy. Odrobina w lewo i w końcu uda mi się trafić w księżyc. Tak się cieszę, mistrzu. Wyłącz to, Romeo. Dajemy ci ostatnią szansę, żebyś oddał nam ten teleskop. Intruz w pobliżu. Intruz w pobliżu. Dzięki, widzę. Hej, czy to nie jest ten nasz ciekawski kameleon? Szkoda, że się spóźniłeś. Patrz, jak będę rysował moją piękną twarz na powierzchni księżyca. Super Gekko siła! Wow! Co jest? To tylko ja i moja Super Gekko siła! Mam skaczący warsztat i robota. Nie mam mowy, żebyście wy, słabeusze, mnie powstrzymali. Nie macie szans! Lepiej słuchaj. Rozkojarzenie cię było tylko pierwszą częścią planu. Druga część to moje wsparcie. Tego się nie spodziewałeś, co, Romeo? Współpracujecie teraz z Luną? Bo ona chce cię powstrzymać tak samo jak my. Zostaw księżyc w spokoju, Romeo. Jest mój. Nigdy! W takim razie przyszedł już czas na trzecią część naszego planu, Luno. Robi się. Atak łaskotkowy! Hej, zatrzymaj ją, robocie! Nikt nie ucieknie mojemu lunopromieniowi. Nawet ty, robocie! Potwierdzam. Teraz ćmy oraz Luna, Romeo i jego robot są już zajęci, więc czas na kolejny krok mojego planu. Super Gekko siła! Mango! Nie wyceluję mojego lasera bez teleskopu. Okej, koniec z tą zabawą. Cio! Zmykać ćmy! Hej! Lepiej patrz, dokąd skaczesz z tym swoim warsztatem! Odzyskaj teleskop, robocie! Na to już za późno. Superku, do prędkość! Już! Nie rozumiem. Nie rozumiem. To niemożliwe! To koniec, Romeo. Lepiej odsuń się od naszej siedziby, Luno. Kiedy tylko drzwi się otworzą, to wejdę do środka, a wy zostaniecie. Cofnij się, albo dostanie się błyskawicy! Sio! Sio! Wspaniale, ćmy! Kotboy, Sowella! Ćma zablokowała drzwi, nie zamknął się. Brońcie wejścia, aż nie zamknę. Aha! Nie pójdzie ci tak łatwo, Luno. Super sobie Mam tu wasz cenny komik w Pidżaśledzie, więc jeśli nie chcecie, by coś mu się stało, to lepiej zostawcie mnie w spokoju. Ach, nie, dobra. Ale kto lata tym czymś? To ja! Świetnie, Gekson. Kotboy, pomóż Sowelli i ja zajmę się Lumą. Sio! Sami tego chcieliście, pidżakluski. Pożegnajcie się ze swoim komiksem. Nie! Superko, to skok! O nie! Jesteś zbyt ciężki! Nie utrzymam cię! Dzięki, Gekson! Nie ma sprawy! Miałeś szczęście! Ale teraz zostawiliście drzwi szeroko otwarte! Znowu was mam, pidżakluski! Zapomniałaś o czymś? Dopóki nie zamknę tego wlotu do naszej siedziby. Teraz mogę cię wypuścić. Tak! Ja ci też pokażę różne triki. Wow! powinniśmy raczej szukać tego balonu? Na moje kocie wąsiska! Co on pokazuje? Sowi wzrok! Tam! To Luna! Na śliskie śledzie! Coś mi się wydaje, że dalej pójdę pieszo. Widzieliście, jak świetnie mi poszło? Przyglądaj się, Sowello, i może nauczysz się kilku trików. Trików? Prawie spadłeś. Tak, ale super mi na nie idzie, co? To moje latanie może naprawdę nam pomóc. Twoje latanie? Nie zapominasz, że ktoś tu już potrafi latać? No chodźcie już. Może obydwoje pomożecie latając. Ślicznie wam wyszłyśmy. To koniec latania dla tych wszystkich beznadziejnych dzieciaków. Teraz ten księżycowy balon jest tylko mój! Wy zostańcie tu na czatach. Podlecę tam na hulajnodze i odbiorę jej ten balon. To wcale nie będzie takie proste. Spokojnie, Sowello. Zostaw to wszystko mnie. Z moim lataniem to bułka z masłem. Serio? Hej, nie kłóćcie się! Może to ja odzyskam balon dzięki super gecko kamuflażowi. Kamuflaż jest super, ale nie aż tak jak moja hulajnoga. Patrzcie! Posłuchaj, Luno! Oddawaj ten balon! O, pojawił się nasz kiciuś! Chciałbyś odzyskać balonik? Bardzo proszę, możesz go sobie wziąć! Ha! Wszystko gra! Ogarniam! Kamuflaż to świetny plan, ale potrzebujemy do tego twojego gecko-śmigu. Gdzie on jest? Gdzieś tam. Już za chwilę będę miał dla was nową dostawę jajek pidżamerski. Nie wiem, jak długo jeszcze będę w stanie to znieść. Romeo niczego nie czuje, bo siedzi w swoim warsztacie. Chciałabym móc siedzieć teraz w gecko-śmigu. Dalej, Gekson, zabierz nas tam. Ale nie potrzebujemy go, ponieważ... Gekson, co ty wyprawiasz? O nie, to kolejna porcja jajek! Wpadłem na pomysł! Co? I jak to ma zatrzymać tę jajkoplagę? Właśnie tak! Spokojnie, pozbędę się tego zapachu dzięki mojej super gecko sile! A, to idealny obiekt! Cel plan! Gekson! Wiem, mam jeszcze gorzej. Musimy cię jak najszybciej oczyścić przy pomocy gecko-śmigowej fontanny. Czemu nie powiesz, gdzie on jest? Bo chyba go gdzieś nie zgubiłeś, prawda? Nie, wiem, gdzie jest, tylko że... Bo ja wiem, jak zatrzymać Romea! Czas, żeby zaczął martwić się, że dostanie wielkim jajkiem dinozaura! To największe jajko, jakie w życiu widziałem! Psucio mat załatwi to jajko tak, że się nie pozbierają! Gekson, stój! Nie rzucaj tym jajkiem! Wcale nie zamierzam, ale może się wycofa, jeśli będzie tak myślał! Ha, 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 ha. Właśnie tak, zieloniasty! Idealnie! O, co za ohyda! O-o! Widzę Lunę! La, la, la! Kotboy, użyj szponu Sowello, żeby złapać mikrofon. Szpon? Jak mam? Tam, użyj tego! La, 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 la. Ej! Tak! Ha! O, jest cały? La, la, la. Wy pidżaszledzie, zepsuliście mi mój złoty mikrofon! To wszystko wasza wina! Zepsuty? To przeze mnie. Teraz nikt nie obejrzy Jadena Houstona. Nie słuchaj jej. Ona w ogóle nie powinna zabierać tego mikrofonu. Tak, ale nie powinnaś mi pozwolić latać Sowellotem i nie powinienem brać niczego, co mi dawaliście. Przykro mi, że zaczęliście rywalizować o bilet. Zmuszaliśmy cię, żebyś wybrał między nami. Wybacz, Sowello. A ty mnie. Nie chcę iść, jeśli nie możesz. Wszystko dobrze. Najważniejsze jest to, żeby odzyskać ten złoty mikrofon. Czas być bohaterem! Nawet jeśli jest zepsuty, to mikrofon wcale nie jest twój, Luno. Oddawaj go! Nawet jeśli się zepsuł, to wciąż jest złoty i błyszczy. Jest mój! 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 Sowello, kiedy my zajmiemy się ćmami, ty odbierz Lunie złoty mikrofon. Popatrzcie, tu ćmy! Na pewno mnie nie złapiecie! Super Gecko kamuflaż! Moja kolej! Superko to prędkość! Sowello! Łap złoty mikrofon! Teraz! Ha? Pomagasz mi? Dzięki, mały ninjaludku. Trzeba było ci pomóc, kiedy prosiłeś. Ha! Zawsze trzeba pomagać, gdy ktoś ma problem. Wybacz. Czas być bohaterem! A teraz, jeśli mam was stąd wypuścić, mówcie, jak dostać się do waszej siedziby. Co? Nigdy. He? Co? Uwolniłeś się? Tak, nocny ninjo, i nigdy nie przejmiesz naszej siedziby. Niegdy broni jej Kotboy. Znaczy, że to ty wypuściłeś tego kiciusia na wolność, prawda? Superko to skok! Berek! Oj, głupiutki ninjalutki. Sam powstrzymam te pidżaśledzie. Przyklejacz! 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 Uważajcie! Przestań mu w końcu pomagać, ty mały ninjaludku! Ha! Heja! Ha, ha! Superko to prędkość! Mam cię! Ha? Ha! A! Ha! To niesprawiedliwe! Wy, Pidżamersi, zawsze musicie mi wszystko zepsuć! Kotboy! A co ty robisz? Pomagam. Bohater zawsze pomaga. Nawet ninja. Oj, chyba możesz mieć rację, mały ninjaludku. Powinienem podziękować. Ruchy ninjaludki. A? To chyba pożegnanie. Ten ninja boss wygląda naprawdę super. A co jeśli nie dam rady? Uratujemy cię, Gekson! O! Już dobrze, Gekson, jestem! O! Ha! Na kocie kłębki utknąłem! Pomocy! Gekson, musisz nam pomóc! Na żarłoczne żaby! Jestem wam potrzebny? Tak robią przyjaciele! Przyjaciele sobie pomagają. I to właśnie dla mnie robicie. Tak! Dlatego teraz ja zrobię dla was to samo! Czas być bohaterem! Gecko śmigowy atak ogona! Tak! Super Gecko siła! Już wredna jak córko! O-o! Mój Gecko śmig! Skoro nie mogę mieć ninja busa, to załatwię sobie jeden z pidżamersowych pojazdów. I będzie ninjo czarny i ninjo niebieski. Kotboy, Sowello! Pomóżcie mi! Już lecę, Gekson! Na, 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 na. Aha! W końcu wolna! Hej, nocny ninjo! Troje współpracujących pidżamersów pokona ciebie i ninjaludki. Pidżamersi, już! Superko to prędkość! Zostawcie go! Jest mój! musimy położyć Camerona do łóżka. Już wiem! Wykorzystajmy jego nos. Cameron zawsze podąża za pysznym zapachem, pamiętacie? Ciasteczka! Super go to prędkość! Ciastka! Tak! Mam cię! Teraz będziesz moją marionetką. Nie! On jest mój! Gdzie Cameron? Nie! Gekson! Mi się wydaje, że w tym całym byciu silnym to my jesteśmy lepsi. Spokojnie, Gekson, załatwimy to. Nie, dam radę. Chcesz kogoś silnego do poćwiczenia, nocny ninjo? Szykuj się na mnie. Oj, błagam. Pokonam cię jednym palcem. I to tym. Super ninja Ludki, brać go! Gekson! Biegniemy! O, patrzcie! Mamy nowy sprzęt do ćwiczeń. Zostaw się mnie! Wspaniale, ninja Ludki! Jesteście coraz silniejsze. Wkrótce będziecie mogły pokonać każdego na świecie. Oczywiście poza mną. Nic ci nie jest? Nie, ale wszystko nam popsułem. A chciałem pokazać wam, że jestem silny. Przecież my to wiemy. Teraz nigdy nie odzyskamy tego sprzętu sportowego. Powinienem pozwolić wam pomóc. Teraz super ninja Ludki są tak silne, że nikt ich nie zatrzyma. Szczególnie wszystkich naraz. Właśnie! Ninja Ludki są silniejsze, gdy walczą razem. Ale my również. Czas być bohaterem, a ja mam już plan. Rozejrzałam się tak, jak mówił Gekson i znalazłam tę starą skakankę. A ty? Zepsuty rower. To wszystko. Mam przekutą piłkę plażową. Chodźmy! Posłuchaj, to wcale nie jest takie proste. To bez znaczenia. Muszę dogonić Sowellę i się z nią pogodzić. No! Mój pterodaktyl! Na moje kocie wąsiska! Odzyskać mojego pterodaktyla i przy okazji złapać pewnego latającego koteczka. Trzymaj się, Kotboy, pomożemy! Sowello! Pomocy! Kotboy, co tu robisz? Utknąłem! Wziąłem pterodaktyla, żeby cię dogonić i spytać, czy jeszcze mnie lubisz. Ale Romeo znów ma nad nim kontrolę. Oczywiście, że cię wciąż lubię. Oj, to wszystko moja wina. Trzeba było pogodzić się od razu. Fuj, kogo to interesuje?